Dzień dobry Państwu, jest 7:30 i ja wstaję, bo słuchajcie, idę na trening, także przebudzam się, lecę do łazienki, zrobić sobie wodę i wychodzę. Na dobry początek dnia ciepła woda z cytryną i jabłko. Oczywiście najpierw wypiję wodę, cytrynę świeżo wycisnęłam, dodaję bardzo ciepłą wodę, ale jeszcze przed wyjściem zjem sobie jabłko tak, żeby nie ćwiczyć zupełnie na czczo, bo zaczynamy dopiero o godzinie 9:00. Biorę autobus numer 2, miałam ostatnio problem z parkowaniem, pospieszam się na przystanek i właśnie czekam na pogodę, jest przepiękny, słoneczny dzień, obojętne. Trzeba pomóc naszym najbliższym. Właśnie weszłam do domu i jest mi tak maksymalnie zimno. Słuchajcie, jest przepiękny dzień, naprawdę. Świeci słońce. Ja przyszłam pieszo z przystanku, ale jest chyba z -10 stopni. Wróciłam z mojego treningu, bo słuchajcie, zaczęłam trenować z trenerką personalną, z Karoliną z Ginger Up Studio w Łodzi. Jak mogliście zauważyć, jest to przepiękna przestrzeń. Zaczynam moją przygodę, także raz w tygodniu z rana będę sobie ćwiczyć. Zobaczcie, że jestem jeszcze taka ubrana, ale jest naprawdę zimno. Ja zabieram się za śniadanie. W ręku trzymam blender, bo dzisiaj pokażę Wam przepis na moje ukochane śniadaniowe smoothie białkowe, które pokazywałam na Instagramie i obiecałam, że zdradzę, jakie przygotowuję. Do jego przygotowania potrzebujecie garści zieleniny. Ja wybieram jarmuż i polecam Wam go sobie zmrozić, bo wtedy nie jest on aż tak gorzki. Następnie nasz błonnik, czyli mam tutaj łyżkę nasion chia, zdrowy tłuszcz w postaci mojego ukochanego masła orzechowego, do tego 2 łyżki białka. Ja używam Vegan Protein od Foodspring, który ma niesamowity skład, jest przepyszny, jest waniliowy i na hasło Karolina YT mam dla Was 20% zniżki. Zresztą sami zobaczcie, tutaj mamy białko z groszku, ze słonecznika, z konopi, z ryżu, także skład jest naprawdę super, wszystko z upraw ekologicznych. Możecie użyć 3 miarek, ale moim zdaniem smoothie najlepiej smakuje z 2. Teraz dodaję ulubione superfoodsy. Ja tutaj mam 1 gram proszku ashwagandha i 1 gram maki. Już prawie na koniec dla słodyczy polecam Wam jakieś owoce. Mnie z tym połączeniem smaków najbardziej pasuje banan, także to jest dojrzały banan, wrzucam połówkę. Jeśli chodzi o płyny, u mnie jest to 100 ml mleka roślinnego ryżowego i 200 ml wody, ale jeżeli używacie jakiegoś mniej słodkiego mleka, bo ryżowe jest naturalnie bardzo słodkie, to możecie wtedy dać sobie 200 ml na przykład mleka migdałowego i 100 ml wody. Moim zdaniem wygląda to przepięknie. Na koniec wrzucam wodę, a raczej wlewam i lecę blendować. Odkąd przyszłam, mam trochę zatkany nos, więc zrobiłam sobie też, obrałam sobie grapefruita dla zdrowia. I teraz sama sobie przecząc wrzucam kilka kostek lodu do mojej szklanki i przelewam moje wspaniałe smoothie. Postaram się nie zrobić największego bałaganu na świecie. Zazwyczaj wychodzi mi trochę rzadsze, więc dorzucę jeszcze trochę kostek lodu i odczekam, tak żeby nie pić super zimnego, także spokojnie. I tak prezentuje się moje obecnie ulubione śniadanie. To smoothie jest przepyszne i naprawdę sycące. I też staram się zawsze dołożyć sobie jakiegoś cytrusa, także dzisiaj jest to grapefruit. A do tego moja ukochana domowa kawa z kapsułki z mlekiem ryżowym, czyli proste, a cieszy codziennie. Dzisiaj znowu jestem w trybie pracującym, stąd też brak makijażu na mojej twarzy. Właśnie dostałam wiadomość, jak zawsze coś nam przerwało. W każdym razie ja zabieram się za moją lunchową sałatkę jarmużową. Macie w opisie link do przepisu. Mam nadzieję, że moja strona już działa teraz, kiedy to oglądacie. Także to jest moja super sałatka jarmużowa, która przekona wiele osób do jarmużu, która jest moim zdaniem naprawdę przepyszna i można ją robić na bardzo, bardzo wiele sposobów. Pokażę Wam bazę i zaproponuję dodatki. Oczywiście wszystko zobaczycie. Jak wiecie, ja lubię proste rozwiązania, więc zaczynam od tego, że przygotuję sos już w misce na sałatkę, tak żeby dodać tutaj jarmuż i nie musieć się po prostu potem bawić ze zmywaniem. Tak, tutaj mamy awokado, które ktoś dzisiaj u mnie w domu rano napoczął. Mam nadzieję, słuchajcie, że mi się to wszystko uda z ostrością. Ja to awokado sobie przekładam do miski. Trochę może nieporadnie. Jest dużo sposobów na zabawy z awokado, na obieranie awokado. Jak widać, już mi troszeczkę nie idzie, bo chciałam iść na łatwiznę. Ale dobra, postaram się je po prostu tutaj jakoś tak wygrzebać stąd. Zazwyczaj po prostu je nacinam. Kurczę, serio, gubi mi to ostrość, powiem Wam. Dobra, trudno. To są moje nadal jeszcze początki z tym aparatem, także zobaczymy. Wrzucam tyle awokado, ile jest tutaj. To jest zazwyczaj połówka takiego małego awokado. Jakbym miała to liczyć na łyżki, to byłoby takie 2 łyżki awokado. I to będzie porcja na 100 gramów jarmużu, czyli dla jednej osoby. Też mówię Wam, to wszystko zależy od dodatków, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o to, co nas nasyca i o kaloryczność posiłków, to jest kwestia właśnie dodatków. W zależności od tego, co sobie dołożymy, to może być dużo, to może być mało, zależy od tego, jaki mamy apetyt. Ja nie jestem fanką liczenia kalorii, staram się tego nie robić, więc ja jem intuicyjnie. Przelewam sobie połówkę cytryny tutaj do mojej miski i ostatni składnik mojego sosu to będzie sól. Ja już od dawna używam soli himalajskiej i też na oko, starając się nie wysypać całej solniczki. Solniczki, zażartowała. No, w każdym razie sobie tutaj wszystko fajnie ugniatam, aczkolwiek nie jest to konieczne, bo zaraz będę masowała jarmuż. Czekajcie, sprawdzę. A, proszę, może zrobimy zbliżenie, co Wy na to? Czy oddalamy? Dobra, tak jest fajnie. W każdym razie, jeżeli nie macie cytryny, możecie dać na przykład ocet jabłkowy, ewentualnie ocet balsamiczny. Zamiast awokado można dać tahini, ale to jest moja ulubiona wersja właśnie z awokado. Można też dodać sobie szczyptę na przykład pieprzu cayenne. I teraz przekładamy jarmuż. Ja mówię Wam, jarmuż już sobie obrałam. Jeżeli go myjecie, bo macie taki, który jest niemyty, to oczywiście należy go umyć i osuszyć. Bardzo ważna sprawa. Ja tutaj mam 100 gramów jarmużu. Sobie go wcześniej zważyłam. I to nikogo na pewno nie zdziwi, kto trochę w tym siedzi, że jarmuż jest taki włóknisty i należy go dobrze wymasować czymś najlepiej właśnie kwaśnym. Także tutaj mamy cytrynę i zabieramy się za masowanie naszego jarmużu. Także trzeba się trochę tutaj nad nim poznęcać, bo wtedy on będzie lepszy w smaku, będzie miał przyjemniejszą konsystencję, nie będzie tak trudno go gryźć i będzie to po prostu przyjemny proces. Ja w tle oczywiście dostaję wiadomości, dzień jak co dzień zakłócają moje vlogi. No ale cóż, dużo się u mnie dzieje. Nie przeraźcie się tą ilością cytryny, bo rzeczywiście on będzie dosyć kwaśny. będzie naprawdę bardzo smaczny. Także zaraz Wam powiem, co dodaję tutaj do tego jarmużu. Otóż ja bardzo lubię połączenie z burakiem. Zaraz Wam pokażę, kupuję takie buraki już upieczone i one są przepyszne. Coś chrupkiego, chrupiącego, świeżego. Polecam Wam gruszkę. Akurat gruszki nie znalazłam, więc będzie u mnie jabłko. I dodam prażonego słonecznika. Ale tak jak mówię, dodatki tutaj macie pełne pole do popisu. Dzisiaj tylko taka moja propozycja z tego, co ja mam. Największym właśnie moim poleceniem jest burak, ale bardzo lubię też połączenie z gruszką, z nasionami. Można dodać zawsze sobie jakieś pieczone warzywo, np. pieczonego batata. Można dodać oliwki, ale tutaj miałam awokado w sosie, więc pomyślałam, że już wystarczy. Ale oczywiście oliwki, awokado i nasiona to są wszystko niezbędne, zdrowe tłuszcze. Całość posypię też nasionami konopi, które kocham i nie było ich dzisiaj przy śniadaniu, i płatkami drożdżowymi, bo nie byłabym sobą. No mówię Wam, dobre 2 minuty takiego ugniatania się przyda. Staramy się dostać do każdego listka. I też tutaj, jeśli chodzi o sól, to jest każdego prywatna sprawa. To są już wasze kubki smakowe, także tutaj według uznania. Mam trochę zielone ręce. No, ale wydaje mi się, że już jest nasz jarmuż wymasowane. Wspomniałam o buraku. Kupujemy je paczkowane w większości supermarketów. One są, słuchajcie, gdzieś tutaj mamy napisane, bez konserwantów, uprawa ekologiczna i w składzie mamy, jak się doczytam, to będę wiedziała, tak, wydaje mi się, że to jest po prostu ugotowany burak bez niczego. Kurczę, leje mi się z niego. Dobra, znikam. Czas stworzyć sałatkę. Buraka mam w formie takich paseczków. Jeżeli chodzi o jabłko, to pokroiłam je w ten sposób. No to mamy jeszcze coś, widzicie, jeszcze muszę zobaczyć szczegóły. Mamy też szczypiorek, mamy podprażone nasiona, także możemy sobie ułożyć naszą sałatkę. Szczerze nie mam jakiejś szczególnej koncepcji, także po prostu będę układała moje warzywa, wręcz powiedziałabym takie wysypie. Warzywa i owoce, znaczy chciałam powiedzieć. Ok. Chciałabym, żeby to było fotogeniczne, bo leci zaraz na bloga. Więc teraz sobie przerzucę moje jabłka, ale to taka, wiecie, kontrolowana nonszalancja, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o buraka, to możecie go sobie troszeczkę zamarynować w taki sposób, żeby polać go octem balsamicznym, bo on jest wtedy bardzo pyszny. Kolejny etap, moi mili, to nasze nasiona, ale zanim to zrobię, dodam świeżego pieprzu. Na to lecą nasiona. Na to szczypiorek. I na sam koniec dosłownie odrobina płatków drożdżowych. Potem ich trochę dosypię, ale póki co liczy się efekt na zdjęciu. No i oczywiście konopia. Zupełna resztka mi została. Ale tak to wygląda. Kochani, przepiękna, mega zdrowa, super pyszna sałatka. Zachęcam Was do odtworzenia swojej wersji. Jeżeli ją zrobicie, dajcie znać, jakie daliście dodatki. Ja teraz lecę zrobić zdjęcie i zabieram się za jedzenie. I jak zawsze jest też ze mną herbata, tym razem stary ulubieniec, czyli zielona jaśminowa. Teraz, kiedy jest tak zimno, jest to moje naprawdę wybawienie. Póki mamy światło dzienne, to chciałam Wam pokazać nasz dzisiejszy obiad. Jako że mamy już dwa przepisy, mam dla Was dwa przepisy z dzisiejszego vloga, to pomyślałam, że już pójdę trochę na łatwiznę z zupą. Moja mama wczoraj zrobiła harirę. W opisie macie link do przepisu. Tutaj mamy ciecierzycę, soczewicę, więc jest to bardzo pożywny, sycący posiłek. Zobaczymy, z czym to zjemy finalnie, czy to będzie jakaś kasza, czy to będzie chleb. Tutaj mamy też pomidory, marchewkę, cebulę, czosnek. Z tego co wiem, to jest potrawa z Bliskiego Wschodu, ale nie cytujcie mnie tutaj. Także mam nadzieję, że jak Wam podlinkuję opis, to wszystko się wyjaśni. Już kiedyś to jedliśmy, ja tej zupy co prawda nie pamiętam, ale bardzo lubię tego typu gulasze. Dobra, czas na obiad. Nakładam zupę. Pięknie. A na deser, moi drodzy, tak jak ostatnio i tak jak u mnie codziennie, herbatka z kopru włoskiego, która bardzo dobrze działa na trawienie. I do tego mamy śliwki w czekoladzie. Wegańskie są w Carrefourze. Czasem można sobie zjeść trochę czekolady, jak macie ochotę. Kochani, ja już lecę sobie z herbatką i z moją śliwką pochillować na kanapie przed jakimś dobrym filmem z moją rodzinką. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i widzimy się w kolejnym food vlogu dopiero za miesiąc. Także taka forma, mówiłam o tym ostatnio, raz w miesiącu będzie porządny, długi food vlog z przepisami. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie, a ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Buziaki, pa pa!